W dzisiejszym odcinku robimy szalonego Skybase'a, który będzie polegał na tym, że musimy zabrać ze sobą dzika albo wilka. Oczywiście challenge będzie zaliczany dopiero wtedy, kiedy wygramy grę. Zaraz znajdę dzika i zaraz będę szukał wszystkiego. Tutaj są dwie skrzynki, mam fajną broń na Skybase'a, mam apteczkę i mam harpun, także wszystko się zgadza. Jak stąd zejść, co? Także zbieramy macy, zbieramy wszystko, zbieramy dzika i lecimy. Ja się obiłam, bo te grzyby są oszukane jakieś, ja nie wiem. Ale nie wiem, czy wiecie, ale jak się wskoczy na takiego grzybka, to dodaje nam życia, więc ja teraz wskoczę na takiego jednego. No ja tak szczerze myślałem, że na tych grzybach się będzie dało odbijać, a tu jednak nie. Ja zbieram w takim razie leczenie, dobra? I macy. Ja idę po kamień i muszę tego dzika znaleźć, żeby nie było lipy. Tak szczerze to ja nie pamiętam, gdzie one były ostatnio. Tutaj w lesie gdzieś, na górkach. Ej, kruka mam fioletowego. Nice. Mamy to, dobrze. Ale nie mamy dzika i mamy mało maców. Przynajmniej u mnie nie mam aż tak dużo. Coś tu jakby dzika było słychać. Właśnie coś tu było słychać, nie? W tym miejscu. No jednak ja tutaj nic nie widzę jeszcze. Tutaj takie odgłosy są różne, to te odgłosy. Ja mam dużo potek, jest pompa tutaj. Mam dosyć dużo maców. Mam dzika, Rafał. Dobra, no to wskakuj na niego i ty będziesz prowadzić. Właśnie, a nie chcesz ty? No wolała, żebyś ty, chodź do mnie może. O, ty gamoniu. Dobra, mam go. Dobra, jazda. Ja mam właśnie harpun, ale to za harpun po prostu coś zabiorę. Splaszę. Ej, myślicie, że on wytrzyma tak długo na Skybase'ze? Właśnie, czy on się nie zmęczy, nie? Ty możesz budować na nim? Tak, mogę budować, mogę wszystko, tylko... No i leczyć też się mogę, co ciekawe. Ja zabieram pompę, bo jak spadniemy... A w sumie jak spadniemy, to i tak nic po nas. To wezmę na daleko broń, czy na blisko. Jak uważasz? Tylko wiesz co, jak będziesz miała dzika... Wtedy będziesz mogła, wiesz, spaść. A, to ja ci oddam mojego dziczka. No dobra, to szukamy jeszcze jednego. Ja nie wiem, czy my nie musimy już zaczynać budować, wiesz? No ja idę po dzika, bo tu mam. Ile masz matsów? 1600. Jesteśmy tutaj przy drzewie i myślę, że z tego drzewa gdzieś tutaj będziemy coś kombinować. Ja tutaj zaznaczę gości jeszcze, byśmy wiedzieli, gdzie oni są. Ktoś tutaj jest, Ewela. I to koło mnie. Aj, tu można jechać i się leczyć, ale kozak. Dobra, rozwalam ten domek, żeby były matsy. I właśnie tych matsów to nie wiem, czy nam nie będzie brakować trochę. Tutaj rozwalam, jak coś drewno zostaje, możesz pozbierać. Ty, gorzej, bo mój dzik zaraz będzie... A czekajcie, jak się stoi w miejscu, to on odpoczywa, czy nie? Bo musisz siąść. No wiesz co, zejdźmy na razie, niech sobie odpoczną. Za chwilę będziemy jechać, tylko go nie zgub. Mam gości. Już ci pomagam. Stuwa. Ewela, pomóż! Masz go? Tak. No ja tutaj dopiero, wiesz, leciałam do ciebie. Musimy iść na Skybase'a, ale nie możemy, bo gość pewnie tu jest jeszcze. Musimy uważać. Ewela, lecimy do strefy. Jestem za tobą, przed tobą. No nie wiadomo, gdzie tam ten typek jest. Musimy wejść do strefy i dać odpocząć dzikowi, ale to może być niewykonalne. Ewela, wsiadaj tutaj do samochodu, do mnie i mam nadzieję, że dzika przeniesie po prostu. Dawaj szybko. Czekaj na mnie. O. Dobra. Mam nadzieję, że je przeniesie. W sensie tak jak boty kiedyś. Zostały tam. Strefie. To musimy znaleźć nowe, bo one i tak by zginęły od strefy. Tak szczerze, to może być cud, jeśli znajdziemy dzika. Też mi się tak wydaje. Może jeszcze wilk tu gdzieś będzie. A few moments later. Jest dzik, jest dzik, jest dzik. Ono tu do mnie na chwilę. Ktoś się odrodził, Rafał. Dobra, mam dzika, Ewela. Lecimy tu i budujemy stąd, dawaj. Tam się nawalają jak coś. Trudno, bierzemy go. Musimy przynajmniej trochę nim wybudować, no. Mam jedną broń jak coś, a tu jest ten. Wybuduje się do tego grzyba, może tu będzie pompa. Okej, tu ktoś otworzył zrzutkę o nas. Dobra, mamy to, Ewela. Tu może być ciężko wybudować, bo tu będą wszyscy widzieć nas. Ale dobra, widzowie, lecimy. Nie ma, że tamto. Dawaj, Ewela, za mną. Będziemy spadać, mogę użyć rifta. Okej, to sobie użyj, ja mam dzika w razie czego. Ej, ale ty śmigasz pod tą górę. Tylko gorzej, bo mój dzik zaczyna się męczyć i w sensie, no jest jeszcze trochę, ale no nie wiem jak to będzie, tak szczerze. A ciekawe, czy on spadnie stąd. No właśnie, ciekawe, czy on właśnie jak będzie odpoczywał, nie? No, właśnie o to mi chodzi, czy ty spadniesz? O Jezu, to skakanie dzikiem jest niebezpieczne. Ale i dobra, budujemy Skybase, widzowie, jest. Masz jakieś leczenie? Mam leczenie, tylko gorzej z dzikiem, bo jeszcze ma pół życia. Może trzeba mu dać jakiegoś siana. Ej, nikt nas nie podwala. Dobra. O! Cholera! Zacięło mnie i tak, wiesz, jakoś dziwnie. Dobra, lecimy dalej. Ej, no tego jeszcze nie było. Tego jeszcze w Fortnite'cyku nie było. Sprawdźmy to. Ej, miałam całe ręce spocone jak przy każdym Skybase'ie. Ej, naprawdę? Ej, mogła, patrz jaka mogła jest, ty! Nic nie będą widzieli. No. Dobra, ej, szczerze to już myślałem, że musimy zacząć jeszcze raz. A tu na spokojnie, powolutku, pomalutku. Ewelka, możesz leć, albo nie, w sumie ja lecę, bo dzik się męczy. Będziemy musieli zrobić taką dużą, taki duży, wiesz. Żebyś wyskoczył. Tak, żebym wyskoczył. W sensie, no, nawet jak on się zmęczy, to on się położy. Więc jak on się położy, to ja wsiądę na niego od razu. Bo on mnie da na ziemię, tak jakby. A ten, może tym dzikom się coś daje do jedzenia, a wtedy się regenerują. Na razie tego jeszcze nie doszedłem do tego. Ej, 5 HP na dziku. Dobra, okej. Snikł. Zdech! Jak zdech?
Zdech dzik! I dzik po prostu z nami idzie, więc nie musimy na nim siedzieć. Aha, jednak spadł. No to lecimy. Właśnie pytanie, czy nie wyżej. No chodź tutaj, tędy. Nie da się tak budować na sprincie. Dobra, gotowa jesteś, Ewela? No to lecimy do góry. Ej, to będzie teraz dobre. Mamy teraz razem dziki, także będzie dużo ciekawiej i musimy, Rafał, pamiętać o tym, żeby ich nie zajechać tak jak wcześniej, dobra? No ogółem jest tak, że dzik traci swoje życie, jak jest wycieńczony, więc musimy z niego zejść, tylko musimy go jakoś zboksować, żeby po prostu nie było żadnej lipy, że wiecie, że dzik nam zeskoczy, czy coś takiego, więc musimy na to uważać i musimy też uważać na ludzi z dołu, jak widzieliście wcześniej, sami widzieliście, co się stało. Co ciekawe, tamten mecz wygraliśmy, ale no, zobaczcie, lecimy teraz. A ty już lecisz, ja zostałam w tyle. Ja w ogóle mam rifta i mam 4 kulki, także w razie W, tylko jak spadniemy na ziemię, to dzik najpierw pada i my później dopiero, także to daje nam takie tutaj, myślałam, że ktoś nas podwala, taką osłonkę, więc jak będą nas podwalali, to musimy być na pewno na dziku. Ogółem jest tak, że jak jesteśmy na dziku, to właśnie nic nam się nie stanie, ale problem jest w tym, że jak dzik będzie odpoczywać, to ja na przykład zginę, więc dobrze by było mimo wszystko iść nad wodę i dobrze by było, żeby ta strefa już tutaj do nas przyszła. Ej, a zeskoczyć? Spróbować zeskoczyć właśnie dzika? Właśnie miałam to mówić, że może jedna osoba spróbuje zeskoczyć, zobaczymy, czy dzik ucieknie. Dobra, jestem, ja go w razie czego łapię. A poczekaj, ja go zabuduję po prostu. Okej, ja go po prostu zabudowałem. I to jest chyba też dobre, nie? Czy on odpoczywa teraz? Wydaje mi się, że tak. To ja może też otwórz mi może do ciebie. Czekaj, bo on się wścieka tutaj. Ej, byku, no chodź, Ewela, gdzie ty no jesteś? No tutaj przy ścianie tu. No wejdź do mnie. Jezus Maria, widziałeś to? No, bałem się o ciebie, tak szczerze. No teraz odpoczywają. Ej, oni może się ten w parę złączą. Ej, Ewela, idziemy. Nie wiem, czy wziąłem twojego, czy mojego. No, zabierz sobie go. Mój prawie w ogóle nie odpoczął, więc chyba to jest ściema jakaś. Ale lecimy. Jesteśmy na full wysokości. Odpoczywają. Ja zauważyłam, jak szłam wcześniej na nogach i zbieraliśmy macy, że on się zatrzymuje co jakiś czas i on tak jakby głowę w dół daje i wtedy nie idzie. I on wtedy odpoczywa. A może to też jest tak, że jak on będzie się świecił na żółto, to dopiero wtedy jakoś będzie odpoczywać, a na razie nie. To się nie będzie się doładowywać, tylko dopiero jak teraz u mnie jest prawie na żółto i w ogóle zrzut rozwalają, jest źle. Ej, a może zróbmy tak, że spróbuję, czy ten mój dzik pójdzie za nami, żeby on, wiesz, w razie W jakby się nie regenerowało tutaj życie mu, to żeby na końcówkę, żeby wsiąść na jednego, rozumiesz? No rozumiem, tylko mój dzik wcześniej zeskoczył. O, mój dzik zaczyna tracić życie, więc ja zeskakuję i go zabudowuję. Ja mam troszkę więcej, ale czekam. Teraz pytanie, czy on się... Ej, on się nie ładuje, on cały czas... Przecież nikt na nim nie siedzi. Ej, dziku, zostaw. Ej, on w ogóle tak jakby traci... Ha! Czekaj, ej, jakby zejść niżej o jedno? Ej, mi też traci. O-o. O-o. Mój dzik zeskoczył. Ewela, zabieram twojego. Stop! Dobra, mam twojego, ale twój też traci życie. Dobra, czekaj, zeskoczmy i może pójdzie za nami po prostu. Tylko czemu on cały czas traci życie? Bo jest za wysoko chyba. Nie może na Skybase pewnie. Nie ty, padaj, możemy wszyscy lecieć. Ej, zrzuć go niżej. Zrzuć go. Padł. Jest. Leży? Dobra, leż. A to była taktyka, nie? To było dobre. I mamy dzika? Mamy dzika. Zjedzmy go na koniec.